Jedną z najbardziej uciążliwych i niezrozumiałych rzeczy, które były w Photoshopach aż do tej wersji, była niemożność prostego narysowania przerywanych linii. Oczywiście ten efekt można było osiągnąć za pomocą różnego rodzaju trików, ale nie można tego było zrobić w żaden prosty sposób. Teraz na szczęście taka możliwość powstała. Powiedzmy, że do tego obrazka będziemy chcieli dodać jakąś ramkę składającą się właśnie z przerywanych linii. Wybieramy do tego celu narzędzie do rysowania wektorowego, czyli wektorowe kształty. I narysujmy sobie tutaj jakiś prostokąt. Spójrzmy, że na początek prostokąt ten jest wypełniony jakimś kolorem. Kolor ten jest zdefiniowany w tym miejscu. Po kliknięciu w tym miejscu mamy dostęp tutaj do kolorów, gradientów czy też wzorków, ale możemy też wybrać brak koloru. W tym momencie pozostaje nam jedynie sam kształt. Następnie możemy tutaj wybrać kolor i grubość linii, która będzie Obiegała nam ten kształt. Wybierzmy sobie na przykład jakąś szarą linię, ciemno-szarą, i spójrzmy, wewnątrz kształtu automatycznie pojawiła nam się ramka. Bardzo proste, bardzo wygodne. Oczywiście grubość tej linii możemy zdefiniować w tym miejscu. Możemy ustawiać ją albo tym suwakiem, albo też bezpośrednio tutaj wpisać. Na przykład niech to będzie 10 pikseli. A tutaj możemy wybrać, czy będzie to linia ciągła, przerywana, czy też kropkowana. Jak widać teraz, wszystkie te kropeczki, wszystkie te linie pojawiały mi się wewnątrz mojej ramki, ale możemy to zmienić. Stąd możemy wybrać, żeby pojawiały się dokładnie na linii, ewentualnie na zewnątrz tej linii. Kolejną rzeczą, którą tutaj możemy w prosty sposób zmienić są zakończenia. Jeżeli teraz zmienimy je na kwadratowe, to zobaczymy, że kółeczka zmieniły mi się w kwadraciki. A jeżeli mamy wybraną na przykład taką linię. To warto skorzystać jeszcze tutaj z opcji corners, czyli narożniki, gdzie możemy zdefiniować narożniki zaokrąglone. Ja przejdę tutaj na zewnątrz. Zaokrąglony narożnik wygląda właśnie w taki sposób, i jest jeszcze tutaj narożnik ścięty, czyli ostre cięcie. Usuńmy teraz tę warstwę i pokażę tutaj jeszcze jedną rzecz, która jest nowością w tej wersji Photoshopa. Wybierzmy sobie może jakiś inny kształt, niech to będzie na przykład elipsa. I teraz zamiast rysować elipsę, jeżeli chcemy mieć jakąś elipsę o bardzo konkretnych wymiarach, to możemy po prostu jednorazowo kliknąć w obszarze naszego obrazka. Pojawi nam się okienko i w tym okienku możemy podać dokładne wymiary naszej elipsy. Zatwierdzamy i mamy dokładną elipsę 100 na 100 pikseli. Kliknijmy jeszcze raz w innym miejscu i wpiszmy tutaj na przykład 50 pikseli na 200 pikseli. Wciskam enter i to jest druga elipsa o zadanych kształtach.